Niezła latawica się ze mnie zrobiła ostatnio. No ale mam chcicę, to co? A w ten weekend chcica wyjątkowa. Planuję przelecieć prawie całą Europę. Że nawet roku całej Europy w weekend nie przeleciał. Okazuje się, że chyba tylko ze mnie taki jurny chłopak, bo żaden z ekspertów nie zdecydował się na towarzystwo w czasie tej eskapady. Pojawiły się nawet komentarze, że to bardzo głupi wypad będzie. Wychodzi na to, że tylko do takich się nadaje. Pierwszy sukces na lotnisku w Warszawie. Okazało się, że bilet lotniczy kupiłem na jutro, a nie na dziś. No i dupa, okazało się, że nie mogę przebukować, nie mogę kupić nowego biletu, bo to wszystko można zrobić do godziny przed odlotem. A ja się pojawiłem 55 minut przed odlotem, tak więc do Aten dziś nie dolecę. A plan wycieczki był bardzo niecny. Dzisiaj, piątek, miał być dzień w Atenach na koszykówce. A jutro miał być od razu z rańca przelot do Mediolanu. Próbowałem znaleźć jakąś opcję awaryjną. No i wyszło. Okazało się, że w piątek można polecieć do Holandii, do Eindhoven, a w sobotę z Eindhoven do Mediolanu, czyli mogę kontynuować wcześniej zaplanowaną wycieczkę. A jeszcze ciekawa sytuacja, bo gdy poszedłem kupić bilet z Warszawy do Eindhoven, to okazało się, że ja już ten bilet kupiłem kiedyś. I rzeczywiście, przypomniało mi się, że kupiłem kiedyś na promocji, bo tego dnia miały być derby z Spakenburga, które później przeniesiono, ale ja już bilety kupowałem. Więc bilet do Eindhoven mam, tylko muszę dokupić bilet z Eindhoven do Mediolanu. Już w Eindhoven, jest tylko mały problem, że w tym Eindhoven nie ma dziś żadnego meczu. Ale spokojnie, sytuacja opanowana, jest mecz, godzinę drogi pociągiem od Eindhoven. No i już jestem w Sittard. Dzisiaj w Sittard wielkie derby Limburgii. Gospodarze, czyli Fortuna kontra VVV Venlo. Druga liga holenderska słynie z tego, że w meczach tej ligi pada dużo bramek. W meczach pomiędzy Fortuną a Venlo te bramki nie padają prawie w ogóle. 7 minuta 0 do 2. No, nikt się tego nie spodziewał, a najbardziej chyba osoba obsługująca tablicę z wynikiem. Bo bramka padła już jakiś czas temu, a nadal jest 0-1 na tej tablicy. Pewnie na siusiu poszedł. Zmieniło się po kilku minutach. Chyba jednak nie było siusiu, tylko porządna sikupa. Kurwa, co to na trybunach tam się pojawiło? No cóż, always look on the bright side of life. Tak śpiewali kibice gospodarzy. Co w sumie mieli śpiewać? Ich drużyna przegrała te derby 0-5. Zdecydowanie były to najlepsze derby Limburgii, jakie dzisiaj widziałem. Tak to podsumuję. Jest już sobota. Dzisiejszy plan zakłada dotarcie do Mediolanu. No zobaczymy. Żeby tylko samolotów nie pomylić. Jestem już we Włoszech, na razie Bergamo. Do Mediolanu trzeba się udać takim dużym busem. No i mam pewne wątpliwości, bo ostatnio różne dziwne rzeczy dzieją się w takich busach. Chcecie wierzyć lub nie, ale serio, zajebiście mnie wyruchali. Zajebiste przeżycie. Z tym się jebałam i temu ciągnęłam. No to też jesteś tacy podobni. Nie wiem, czy to nie jest jeden z nich, ale dobra, wsiadam. Uff, dojechałem. Na szczęście w autobusie jakieś mało rozrywkowe towarzystwo się trafiło. Tak więc podróż busem mnie nie wyczerpała fizycznie. Mam jeszcze resztkę sił na shopping, bo wiadomo, że Mediolan to światowa stolica mody. No za bardzo to się nie obkupiłem, bo się okazało, że Włosi to straszne bydlaki. Ile bym nie mierzył, czego bym nie mierzył, to wszystko tak na mnie zwisało jakoś. No dobra, pora wreszcie na jakąś prymitywną rozrywkę, czyli sport. Do Mediolanu przyjeżdża się teraz na hokeja. Byłem rok temu, podobało mi się i musiałem wrócić. Pierwsza liga hokeja we Włoszech to jest to. A pierwsza liga to była rok temu. W tym roku ten zespół gra w lidze drugiej. A dzisiaj derby wielkie. Milano Rosso Blu. Czyli czerwono-niebiescy. Kontra Como. No tak wygląda zestaw prawdziwego kibica hokeja. Ach, co to były za zawody? No i to był bardzo wyrównany pojedynek. W
bezpośredniej walce o 8 miejsce w tabeli. Drużyna gospodarzy wygrała 18-0. Czego w tym meczu nie było? Była oprawa. Były jakieś flirty pomiędzy zawodnikami. A najlepsze było na koniec, bo okazało się, że dwóch zawodników gości, czyli z Como, grało kiedyś w zespole gospodarzy. I oni przyszli pod sektor kibiców Milano i świętowali z nimi to zwycięstwo 18-0. Generalnie jestem za tym, żeby rozpocząć akcję. Jeśli nie lubisz drugiej ligi hokeja we Włoszech, nie idę z tobą do łóżka. I tym sposobem pewnie do końca życia będę sypiał sam ze sobą. Jest już niedziela, godzina bardzo nieprzyzwoita. Parta nad ranem. Tak sobie pomyślałem, że dawno nigdzie nie leciałem. No to sobie gdzieś skoczę dzisiaj. No to wio na lotnisko. Minuta 8. Jestem już w Portugalii, w Porto. Jest godzina 10. Można by pomyśleć o jakimś portugalskim śniadanku. Na śniadanie w Portugalii je się pokrojoną dętkę rowerową. To jest dobry numer, bo postawili na głównym deptaku w Porto choinki, puścili z głośników śpiewy ptaków, a ludzie chodzą pomiędzy tymi choinkami i szukają tych ptaków. No powodzenia. Aby znaleźć tego ptaka, to muszą chyba sobie nawzajem w majtkach pogrzebać. Z chwilą podszedł do mnie na ulicy jakiś miły starszy pan i chciał mi opchnąć zegarek. A że nie wyraziłem zainteresowania zegarkiem, to wyciągnął z kieszeni taką konkretną foliową torebkę pełną zielska. To się dopiero nazywa supermarket. A tu w Porto jest fajny moc o ciekawych właściwościach. Już kiedyś go testowałem, że jak idę w tą stronę, to mam straszny lęk wysokości. A jak się wraca, to już tego lęku wysokości się nie ma. Kurwa. No dobra, czas ruszać na mecz. 7. Liga Portugalska. Gospodarze bardzo poważnie się nazywają. Klub de Portugal. A goście, jakaś jest Kola 115. Bilety na 7. Ligę Portugalską kosztują 3 euro. O. Okazuje się, że mecz 7. Ligi Portugalskiej mogę oglądać tylko zza bramki, a trybuna jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla socios. Więc mnie pogonili stamtąd. Pan chciał zdjęcie, to robimy. Jak pan kontroler poszedł się odlać, to się pojawiłem na tej trybunie socios. No. Tak mnie przypilnowali. Ależ to były derby, bo to oczywiście też było spotkanie derbowe. Gospodarze wygrali 8-0. O kurde. Oczywiście każdy zespół portugalski musi posiadać swojego Cristiano. Tym razem Cristiano zagrał z numerem 14. Dwie bramki strzelił. Z karnych obie. Siedmiu policjantów było na meczu, więc czułem się bezpiecznie. Ale mi i tak najbardziej podobała się nawierzchnia, na której było to spotkanie rozgrywane. To było takie połączenie Ligi Mistrzów z piłką plażową. Gdybym wiedział, że to będą takie problemy z trawą, to bym wziął to zielsko od pana, który mi oferował je w centrum. Jak gdybym ja kiedyś miał sędziować mecze 7. Ligi Portugalskiej, to na boisku wyglądałbym tak. Będąc już tu na miejscu, sprawdziłem, że dzisiaj w Porto są jeszcze jedne derby, więc na nie lezę. Tym razem będzie to pierwsza liga kobiet. Boa Vista Porto gra z jakimś zespołem, który niedaleko stąd jest. I gra, tak przynajmniej pokazywały różne serwisy, na tym stadionie. To jest stadion Boa Vista, ale jakoś nie widać, żeby tu się coś działo. No i pięknie, meczu oczywiście na tym stadionie nie ma. Już nawet nie mam siły się wkurwiać na to wszystko. Chwaliłem się swoim sukcesem na Twitterze. Tak przy okazji zapraszam na twitter.com/kartofliska. I od razu fajna odpowiedź. Trzeba było zajrzeć do środka, może jest tak, że te dziewczyny lubią robić to po ciemku. W ramach pocieszenia stwierdziłem, że
No teraz przynajmniej sobie dobrze zjem. Zainstalowałem sobie aplikację TripAdvisor. Znalazłem fajną knajpę. Przyszedłem na miejsce. I co się okazało? To jest kurwa zamknięta. Po takim dniu to musiałem zakończyć w jakiejś spelunie. Pasuje to jak cholera, ale no raz na jakiś czas człowiek musi się konkretnie zmenelić, no. Jest już poniedziałek. Ruszam na lotnisko. Kurwa, nie potrafię przez tę ulicę przebiegać na czerwonym świetle. W sumie potrafię, nic mnie nie potrąciło. Dzisiaj w Porto pogoda mocno średnia, ale ja na szczęście kupiłem sobie w Mediolanie wspaniałą hokejową czapkę. Na szczęście ją w Mediolanie kupiłem, a jak się przed chwilą okazało, w Porto ją na nieszczęście zgubiłem. Mam jednak farta, bo nie zgubiłem kaptura od kurtki. Teraz plan jest taki. Lecę teraz do Lizbony. Tam będę miał 55 minut na przesiadkę na samolot do Polski. Jeżeli się nie wyrobię, to będę w niezłej dupie. Ale w sumie to dlaczego miałbym się nie wyrobić? No dobra, okazało się, że to wcale nie będzie takie łatwe, bo w tej Lizbonie będę musiał przemieścić się pomiędzy terminalami. Jestem już w Lizbonie, rozpoczynamy walkę z czasem. Kurwa, jak daleko, no nie mam wała, żeby zdążyć. Jeszcze jakiś autobus muszę złapać. No i pięknie, żadnego autobusu nie ma. No i pewnie wszystkim wydaje się, że nie zdążyłem, a to dupa. Robert Korzeniowski byłby ze mnie dumny. Aż się napiję piwa w samolocie. No i jestem już w Warszawie. Coś ta Europa mi nie służy chyba. Muszę się chyba przerzucić na inny kontynent. Jakby ktoś miał pomysł, na jaki kontynent można się wybrać i wrócić w ciągu weekendu, to niech napisze w komentarzach. Do widzenia.